Syberiada Polska, jedna z największych produkcji ostatnich lat, opowiada historię Polaków deportowanych w latach 40. na Syberię. W białostockim kinie Helios odbył się uroczysty pokaz filmu. Promowali go aktorzy, m.in. pochodzący z Białegostoku Adam Woronowicz oraz reżyser filmu Janusz Zaorski. Film o dojrzewaniu i o pierwszych inicjacjach w bardzo ekstremalnych warunkach na Syberii, gdzie w zimie jest minus 40, a w lecie jest plus 40 stopni Celsjusza. Więc to jest dla młodego pokolenia, starsze pokolenie, a zwłaszcza ci, którzy sami po jakiejś części byli w tych zsyłkach bądź w ich rodzinie, coś takiego się stało, żeby skonfrontować opowieści rodzinne, memuary, pamiętniki, które się ukazywały na ten temat z prawdą ekranu. A cała reszta, żeby przekonać się, że wreszcie nastał czas, żeby białe plamy i czarne dziury w naszej historii zlikwidować. Na plan pierwszy wysuwa się historia rodziny Jana Doliny. Gram rolę Jana Doliny, ojca rodziny, mam dwóch synów. No i oni są zesłani na Syberię, wywiezieni na Syberię w lutym 40 roku, w tej pierwszej wywózce. Niestety nie wraca stamtąd żona, a on robi wszystko, Jan Dolina robi wszystko, bohater tej rodziny, żeby wróciło stamtąd jak najwięcej ludzi do domu. Główne role w filmie zagrali także Jan Peszek, Sonia Bohosiewicz, Urszula Grabowska, Natalia Rybicka oraz aktorzy ukraińscy, m.in. Igor Gniezdilow, a także Andrii Zhurba i Waleria Guliajewa. Każdy z was może wziąć... Film powstał na podstawie książki Zbigniewa Domino. Najważniejsze sceny plenerowe kręcono na Syberii. Większość zdjęć powstała jednak w Polsce, m.in. w Sanoku, Chabówce, Lasach pod Nowym Targiem i Sierpcu. Czy film spodobał się widzom? Film dla nas, mieszkańców Białegostoku, tego regionu, w ogóle Polski Wschodniej, ma szczególne znaczenie z uwagi na to, że to z tych terenów najwięcej ludzi zostało wywożonych. Zresztą 10 lutego obchodziliśmy tę smutną rocznicę pierwszych wywózek. Będą jeszcze kolejne rocznice. I na pewno to jest kawałek historii, chociaż nie jest to film dokumentalny, jest to film, jest to film artystyczny, pokazuje różne wątki, również wątki osobiste, wątki rodzinne, wątki nawet miłosne, ale generalnie oczywiście jest o tym problemie Golgoty Wschodu. Na ten film patrzyłem nie jako historyk, bo gdybym patrzył jako historyk, to faktycznie można by się dopatrzyć pewnych nieścisłości, czy nie zawsze jest to zgodne, powiedzmy, z pamiętnikami, ze wspomnieniami Sybiraków. Na to trzeba patrzeć jako na epicki obraz, który chciał reżyser przedstawić, scenarzyści. Naprawdę bardzo ładny obraz. On oddaje atmosferę tamtych czasów. Pokazuje ten cały bezsens, w jakim się znaleźli Polacy pod okupacją sowiecką. Ludzie! Czego wy od nas chcecie? To wasz nowy dom. Короче так, поляки, кто не работает, тот не ест. Co może pani powiedzieć o filmie? Czy on odzwierciedlał to, co pani przeszła? Odzwierciedla, tylko że to jest w innej miejscowości, w Tajdze, bo my też w Tajdze byliśmy. Byliśmy pierwszy kwitkowski lesouczastek, powiat Tajszet, województwo Irkuck. My byliśmy tam wywiezieni, a że ojca zabrali do Ostaszkowa w 1939 roku, w październiku czy w listopadzie, już nie pamiętam, to mamusia z nami była. Byłam wywieziona, tylko nie byłam wywieziona w tej pierwszej wywózce, ale w drugiej wywózce. To nie ma różnicy, bo jednakowy los nas wszystkich spotkał. No film wywarł na mnie ogromne wrażenie, a zwłaszcza takie niektóre momenty, jak pociąg jechał, jak zreglowali te drzwi, otwierali te drzwi. Nawet ten pies, proszę panią, którego zastrzelili, to też robił na mnie wielkie wrażenie, już nie mówię o tych przeżyciach ludzi, prawda, w lagru. Żona w szpitalu. Dzieci same nie przeżyją. Ty nie walnuj się. Sowiecka władz pozabudzi się. Wrócę. Wrócę, synku. Po obejrzeniu filmu Syberiada
Jestem pod wielkim wrażeniem. Od dzisiaj mamy w Polsce jeszcze jeden wspaniały znak pamięci polskiej Golgoty Wschodu. Znak trwały, bardzo bogaty. W szerokim zakresie potwierdza to wszystko, co Sybiracy w słowach, w innych znakach pamięci, w pomnikach, w tablicach epitafijnych starali się utrwalić i przekazać młodemu pokoleniu. Autorem dekoracji jest scenograf Janusz Sosnowski. Muzykę skomponował Krzysimir Dębski. Życzę wam, żebyśmy następne święta mogli spędzić już w Polsce. Ja was, Polaków, nienawidzę.